в крайном случае куда-то зают с Европы универсалист, просто не, добра. Mamy nowego króla, to jest nasz Poniatowski. Nikt się nie troszczy o tron. Oprócz Śląska. Poniatowcy weszli na tron, to są Polacy. Polacy na tronie. Może ci Poniatowcy nie będą jakimiś pierdołami. O, no, zdech jeden. O, przydałby się. Prestiż rośnie, zrośnie. Nawet nie będzie malo drastycznie. A tak powolutku. Zatem mamy tu Polish Ambition. A to bardzo dobre, widzę. To niedługo się kończy. Niedługo to niedługo. Tym 4 lata zostały istnienia. Nim okrążymy królewiec. Gdzieś tam się zbudować w Lwowie pewnie, ale to już... No właśnie, tam doszedłem i od razu bunt. Trusły expire. A to strasznie daleko, że mi o tym musisz informować teraz. Skąd Litwini nie zrobili statek? Serio przypłynął aż stąd statek? Serio Litwienie? Aż stąd? Aż kurde stąd? Jestem pod wrażeniem. O, Czesi są na naszej granicy. Bardzo dobrze, Czesi. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Teraz trzeba szybko relacje polepszyć. Moskwa, strzymasz na siebie. A nie, jeszcze nie mamy tego, więc... Prestiż! No jak to Moskwa nie jest naszym rywalem? No, opinii z Węgrami mi nic nie zależy. Dobra, nie macie embarga. Kurde, oni mogą mi tylko zabronić jabłek. Myślałem, że dawałem ich. Coś kojarzę, że im dawałem. Jako rywali, gdzie jest mój kraj, to... Gubię się zawsze wtedy. Jan Obracht Poniatowski. Fryderyk I Poniatowski. Tak dumny imię. Fryderyk. Ferdynand. Poniatowski. Nasza flota polska powstaje. Marynarka czeska jeszcze nie. Macie 3 lata na istnienie. Zastanowienie się, co, po co wy istniejecie. I cokolwiek innego. Poza tym nie wiem, czy jakichś fajnych map tu wam przedstawiałem. O, mam Eastern, ten Arm Trades. Bardzo dobrze. Ohoho. Gdzie? W Przemyślu, goddammit. Bogumilist Heretics. Baraki, wreszcie. Wreszcie koszary mamy. Przydałby się kogoś wypieprzyć. Tak sądzę. Ciebie wypieprzmy. No i same technologicznie. Dobra, sobie zarabiamy więcej. Punkty ideasów. O. Workshop. A nie! Create a proper fit! Uff, ten musiał zginąć akurat. Konkursy kurwa, convert belt to katolik. Okej. Okay. Nawet nie wiem, co nawracam. No nie, Lwowie już nie mam siły misjonarza. Misjonarz stracił siłę, już nie nawracaj tyle, ile chciałbym. W belt, Jezu Chrysto. Pop, pomóż.
Estate. Każdy jest zagrożony. Oprócz burgersów. No to było takie. Sekundka. Nie, już nie możecie być. No dużo do was. Polubiliśmy, no bardzo was. Czy nie jesteśmy królewskim mariażu? Jakby zginął was władca, to na przykład Poniatowski wszedłby na tron? Nie, skarż sporo prac, ale mogą chyba wejść niektórzy. Znaczy, jak się skończyło Unia z Litwą. Na Mołdawię na samym końcu wchłoniemy, bo to jest najważniejsze. Ja bym się już z nią poprawię starą relację. Gdzie mamy kraje, ma Zeppelin, okej, okay, ale Węgry to wiadomo, z kim mają sojusze, no. Z samymi fajnymi ludźmi. Kiedy armaty? Chyba od następnej technologii, co wiem. No każdy wybrał jakąś technologię. Ten administracyjną tak patrzę. A dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Evencik ładny. No tam wzrosło trochę influenza, widzę. Nieładnie, nieładnie, niefajnie, niefajnie, niefajnie. Nagle wszyscy zacofani, a bo ci weszli do przodu. O! Tak sobie patrzyłem na estate, więc nagle, o nie, to my jesteśmy dobrze. Do przodu, do przodu. Właśnie możemy sobie patrzeć achievementy, bo to jak jakieś dostanę achievement, to przynajmniej was tu poinformują. Zawsze i tak jest na samym dole pokazywany, jak zdobyty. O, Ming China widzę. Tak odkryje się państwo. O Jezu, co się stało? Hormuz! Jezu, jaki oczujebny. Jest, wreszcie baraki warto było zbudować. Chociaż w Warszawie... Manpower... Manpower pierw. Wygrał znaczącą ilością mojego przemyślenia w głowie. A, nie mam dowódcy. Co racja, to racja. Trzeba jakiegoś nająć. No, przynajmniej w górach będzie sobie radził. Czy coś. Nie widzę tego. Za chwilę mi się powiększa limit wojsk. Kiedy się... O, skończył się rozejm? Lecimy, 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 lecimy. Szybciej otworzcie wojsko, akademyt. No, świetnie. Cześć, zakon. No, nie mamy claima. Za bardzo się pośpieszyłem. Kunisberg, a co tam? Nie, nie musisz się bać zakon. To jest po prostu... To są nasze testy wojsk, po prostu... Próby biją się z manekinami na polu. My testujemy i to żeby nie było nic, to nie przeciwko wam. Co to za debilsce? Gdyby nie Ilan Obrak był takim debilem. Brandenburg. 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 Trzeba mu trochę się polubić. Co za debilnego masz następcę? Co za debilnego brata masz, chłopie? Jeszcze sprzestawa się na numer doradca. Widzicie, co robicie, potwory? Poniatowscy? Nie potraficie zrobić dobrych władców! Szczególnie z tym zerem. Nie, to... No i reforma weszła jeszcze tymczasem. No, regencja. O, dzieciak zrobił reformę. No zakon, mamy już powód wypowiedzenia ci wojny. Zrobiliśmy jakieś tam, nie wiem,
przykrywkę, wiesz. Ojej, zabiliście Polaka! A tam jest... Skoro tam jest Polak, to znaczy, że musi być tam mniejszość polska, która wymaga opieki przez Polskę. Nieprawdaż? Nieprawdaż? Bum. A przez rzekę. A Zamoyski to ma gdzieś tą rzekę. Zero, tak. 5-3. O, 8-0. O. Poszło. Czego to nie powodzą mi dowódcy? Faktycznie tu nie ma dowódcy. Co jest? Król nie jest dowódcą? No. Nie, ja się boję podesłać tam flotę, ponieważ jak patrzę tą flotę, po prostu moja flota zatonęła. Gdzie jest moja flota? O nie, oni ją zgwałcą. Pamiętam tą małą flotę. Nie ujdzie wam tą za zuchło, ona jest nieletnia. Jest, możemy uciec. Kurna, jeden statek zatonął. Ale ja wam zapamiętam tą, ten jeden statek. Ten jeden statek, on był nawet nieletni. Co wyście zrobili? Zrobiliście to z okrucieństwem. A to jest jeszcze tym bardziej karalne. Nie chcę mówić na ile, bo nie wiem. Nie zamierzam iść na studia prawnicze. Nie chcę, żeby mnie wyśmiewano na ulicy. Dobra, to zablężenie, to jest po co skrócenia czas. Co to za król lew, to są te forty, że padają w sekundę. Co się dzieje w chrę? A, wojen, dobra. Tu nic. No weźcie coś odkryjcie, ludzie. Nudzi mi się trochę, chciałbym coś zobaczyć odkrywczego. Ale suchar! Przedstawimy wojska. Muszę ja jakoś poławić się tymi... Alo, kuzyn. Znalazł się jakiś fajny. Rekal. Bo nie możemy więcej. Memel upadł, świetnie. Nie możecie od razu na Rzymie wejść, no. Co wam przeszkadza, rzeka? Już odbili to. Litwie to lubię oddawać. Ona to okuruje, bo to jej przeszła pasja jest. Litwa. Wyjdą tam statki, oczywiście, no to jest pewne. Ja broję właśnie te statki. Żartowałem. Stag vibe. Right. Ha, na oselu jestem. Nic mi nie zrobicie. Ah, shut up. Królewiec upadł. Nie chcecie osła. Macie chociaż to. Uparcie. Patrzcie, doprat. I oddajcie mi dobra, to dobra, teraz nawarę weźmiecie za to. Są serio coś popierdzieleni. Mamy proste żądania, królewiec. A w ogóle wasza niepodległość. Niech gdzieś idzie ta wasza podległość. Ops. Nie, to jest dobre. Nie, musimy tak mieć. A nie, Dania się wkurzy wtedy, no świetnie. Sporo do kurowania będzie. Nie możemy nic więcej od was wycisnąć. A no fajnie, no tak, nie możemy nic od was więcej wycisnąć. Od tych wyciśnimy jak najwięcej. Pieniądze. O reparacje. No nie zgodzicie się, no to nie, trzeba jednak trochę to przycisnąć was. Nie wiem w jaki sposób.
No nie, za chwilę będzie trzeba to wszystko korować, więc... Jak? Dalej liczycie na to, że wam się uda? Cicho! O, mam armatę. A ja czekam, aż wasz sojusznik wreszcie coś wykraka. Estonia. Ale to mi kosztuje. To dużo. Brawo, kor. Good, 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 good. Good, my friend. To i... Zakon zostałeś sam, wybacz. To, że znikniesz, to wszyscy się pogodzą na świecie. Nikt ci nie lubią. Za dużo fortów mamy, no. Szczególnie, że na memlu chcą najmniej się zbuntować. I wreszcie światanie, bo tam są moje wojska i... Nie, trzeba zwiększyć, bo tutaj są wojska, dlatego też trzeba zmniejszyć, zwiększyć. Lecimy! Ach, to w ogóle z roku, o. Macie nowy stateczek. Troszczcie się o niego tym razem. Dobra, zakon niemiecki leci na następno, co? Zrazem z Rygą, bo też to jest fajna prowincja. Kto was się wkurza? No nie, no klergowie, oni chcą największy procent ziemi, chyba takie mam wrażenie. I to masz dobre wrażenie, przyjaciel. Oni chcą najwięcej mały procent. Co pamiętam? 15. Ci 10. Boże. Administracja nam się przyda do tworzenia Commonwealtha, więc... Teraz robimy mocny nacisk na administracyjną. Znaczy mocny, że tak raz weźmiemy, a raz czekamy. Po prostu... Trzeba to wytrwać. He? Chociaż kto idzie do mojego potałka? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. 4-3-3, może być. Nie śląski. 51-letni debil. To może mój będzie lepszy. To szybko boostujemy swojego. Ale ten prędzej kopnie w baryłkę. Niż excellent year, bardzo świetnie. Manpower z Afriko. I oczywiście zapomniałem, mamy nowych ludzi, którzy możemy wywerbować do wojska. A za chwilę będziemy mieli armaty. To jest... Armaty są bardziej kuszące. One tak kuszą tą swoją... Tym działem. I tym, z czego mogą działać strzelić. Ja co mam później te kule zrobić? Z ludźmi. O! Tak. Oczywiście, jak to zainteresował moją wymowę, to zależy od was, nie ode mnie. Chociaż podoba mi się wasz sztuk myślenia. Co jest? Helper Eyes. O Boże, mamy pieniądze. Mamy pieniądze. Nie no, trzeba to są bunty te, które trzeba jednak zgładzić, bo one mogą spowodować usunięcie unii personalnej z Litwą. Na co bunt, więc no patrzcie, kurna, co to są? Za technologię mają. Mają 1.18. Chociaż nie wiem, czy teraz za technologię tak się mocno powinno liczyć. Dobra. Poniat idzie tu. Tu i... A, oni gdzieś idą tu. A tu jeszcze zahaczymy o nich po drodze. Weszliśmy. Oni. O shit, nie, dobra, nie, Polska, to jest Polska, to nie jest Polska! Szybko, uciekaj, 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 uciekaj! O nie, ona tu jest! Nie! I dalej tylko było słychać krzyk niewinnej Zosi. 18-letniej. Nie, że no coś, że wcześniej o statkach gadałem, nieletni statek. Ale wiecie, a statki nieletnie się są bardzo krzywdzone przez pedofilów? Nigdy nie wiedzieliście. Jest taka organizacja.
Stop pedofilii wśród statków. Tam, gdzie duże floty potrafią zgwałcić takie malutkie. To jest bardzo nieładne. To jest bardzo karygodne. Trzeba z tym walczyć, pamiętajcie. 1% podatku dla Polski. Tej Polski oczywiście. Nie tej, co sobie siedzicie obecnie w niej na tym krześle, albo kanapie, czy fotelu. Nie tej Polski, gdzie ten fotel się oczywiście znajduje. Co się dzieje z Krymem? Teodoro zajęło Krym większościowo, a Teodoro zajęło... Teodoro, no, znaczy Krym zajął Teodoro. Dobra, dostaliśmy coś tam, kory. Chociaż fajnie wyglądają takie chóry, które staram się robić muzykę z gier, bo niektóre faktycznie były muzyki z gier. To też wyobrażam sobie, że mogłaby być faktycznie wynajętą przez orkiestrę. Chcę armaty. Dawać mi armaty, dawać mi armaty, armaty. Gdzie są moje armaty? Chcę armaty. Spełnijcie moje marzenie, Jezu, ile mamy wojska teraz. Czekajcie, ile dotrzą nam? 6. Jezu, pokazałem się funkcja tymczasowo niedostępna, wam rzeczywiście nie pokażę. Chyba. A nie, to flota. Boże, skrzydło zobaczyłem i tak patrzę, flota liczy sobie. O, ten jeden, nawet możemy zrobić tą flotę z tych ludzi. Tak 19? Tak, zaraz nie pomyślałem, że to trochę mało, ale... Jest. Armaty. Armaty. Trzeba pozbierać na armaty. Na armaty zbieramy. Składka na armaty. W kościele pamiętajcie, wrzućcie do koszyka za armaty polskie. Wspieramy naszą walkę z zakonami. Przepraszam. To? Ale czy nie zakony służą chrześcijaństwu? Zamknij się lepiej. Nie wiemy, co dobre. No dobra, niech tam jeszcze powinno być. Przecież spełniły swoją rolę, to... Co tam oni jeszcze robią? Powinni oddać swoim prawowitym ludziom. Tutaj Polska, tu też chyba Polska. Nie wiem, kto tych mieszowników przysłał. No weź poniat. Poślizgnij się o mydło. Zabij się o drzazgę. Niech ktoś ci chociaż nogę podetnie. Nie, to będzie za zamach oznane. Niech to ci zrobi pikabu. Nie będziesz robił na przykład dziecku pikabu, a tu nagle ono tak... Przecież przestraszyło i ty dostajesz zawału tu nagle i... Nieważne. Discovery Spirit. Tak. Jest. Dowiedzieliśmy się czegoś. Co to jest Jan Pur, jak się rozwinął? On chyba nie był takiego kolorku. Ale Hormus mi się trochę podoba. O, Syria. A, Syria. Nie, wróżyłbym ci serio, nic dobrego. Ja bym cię bardziej robił podgodzić, jeżeli to oni faktycznie wezmą. A, korci. Co? Że co? O cholera. Brunswick, gadamy, co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Zabijcie to! Nieważne, że nie są z nami w wojnie. Weźcie to, zabijcie, jeżeli będziecie chciał być ze mną w wojnie. O. U, jaki imperialistyczny Magdeburg. No, cześć Magdeburg. Jest sprawa, od sterunku walczymy poza tym. Oczywiście to Czechom oddamy, nie? Żartuję, nie chcę, żeby Czechy były za mocne. Kiedyś też trzeba będzie je trzeba podbić. Myślmy przyszłościowo. Bo to Turingia. A nie, to oczywiście oni pomyśleli sobie, że wezmą nas. Kurwa, zdobędą to. No, spierdoleni. Ci też. Kto ma największy udział? Nie Czesi.
to jest? Zgiń! Zgiń! Tak kijem, bo zgiń! Albo pacą na muchy. Nie, to w sumie Stakwaj to też będzie dobre wyobrażenie paski na muchy. Zgiń! Tak armia cała. I paska na muchy. I nie ma armii. Co tu stoję? Po co ja tutaj stoję? I znowu paska na muchy. I nie ma armii kolońskiej. Wspaniale. Gdzie są moje armaty? Dwa dni różnicy. To wiecie, może coś znaczyć. Goddammit. Dobra, Magdeburg upadł. Dostaję największy procencik oczywiście, bo oni nic nie robią. Nic. Oni do mnie wszystko idą procenty, do mnie wszystkie. Z kim walczymy? A, wszystko zajęte, co? Zajmuje to. Okej, to wracamy. Nie, panowie, już nie ma co robić. Wracamy do siebie. Zróbcie co chcecie w tej stolicy. To jest najfajniejsze. Nie mają to nic nam za złe. Oni mają nic nam za złe za to, że wzięliśmy Turungię i im nie oddaliśmy. Nie, oni po prostu nam za to nawet cieszą, że o, pomogliście nam ratować dupę. Bardzo dziękuję, Polacy. O, armaty się zrobiły, no nie zdążyły na wojnę, no. Tak bywa, ale mamy przez to. Możemy zmienić szablon. No taki fajny. Jest fajny. Tak? Jest, jest, no. To co? Wywalamy trzy wojska tu. Tak na skromne początki powywalamy tylko po trzy. Szkoda, że pieniądze się nie zwracają. Po jednym tu, po jednym tu. Bam, bam. Splendid. Ersekuivre. Prędzej niż ich zaatakuje, to po prostu minie czas. Kalewa to się trochę popsuła, żeby z was nie myśleć, że się odzastrzeło może. Nie, Mołdawio to w ogóle, nie idziemy już na otomanów. Ciekawe, czy ja miałbym szansę. Chyba nie. Tak sądzę. Ale Litwa jest teraz kurewsko potężna. Za potężna. Decyzja. Dla mnie misjonary stręcz jest najważniejsze. A co dostaniemy? No, misjonary stręcz dodatkowy. Świetnie, możemy dokończyć nawracanie Lwowa, które i tak już jest wystarczająco nawrócone. Mam za dużo wojska. Może dlatego, że forty stoją? Już wolę herezję przebyć niż technologię. No cały kraj. Normalnie. O. O! O, Riazań! O, Nogaj! O, Etiopia! O, Jezu, faktycznie! Jemen, co tu się dzieje na tym świecie? Nie no, Moskwa to normalnie działa. Moskwa akurat normalnie funkcjonuje, no ale... Mmm, no.
wtedy. Nie, coś by się przydało wziąć. Wiecie, był taki sojusznik. Trochę tak kiedyś wchłoniemy. A to są oczywiście takie mam pochodne plany. No kiedyś wchłoniemy, wchłoniemy. Tak, wchłoniemy kiedyś. Wchłoniemy, wchłoniemy. No wchłoniemy, wchłoniemy, wchłoniemy. Widać, że jednak ruszyli się na Śląsk. Czemu mnie nie wezwaliście? No chciałbym Węgry pobić. I Śląsk wziąć. No. Dostajecie dupę po Saksonii. Jesteście debilami. Wzywacie nas z jakimiś pierdołami, a z takimi poważnymi wojnami. O, nie weźmiecie na ciebie. What the shame, no co to za sojusznik, no. Załamka. Tak tylko to ujmę. No patrzcie, Lubecka jest nawet lepsza. To nawet nieźle. Jest, nawróciliśmy Belc! Halicz szybciej niż Lwów się nawróci, a misja jakaś fajna? Nie. Nie ma fajnych misji. Macie jakieś armaty? 3. Cesarzem oczywiście jest Austria. O, Czesi jednak. O nie. Ochlebiacie mnie. Nie wiem, czemu nic nie robię. Tak sobie stoję, patrzę. Przynajmniej za zrobiłem. Co to za wojna? To co, czemu nie pójdziecie na Krym? Tylko musicie bić naszych przyszłych. Przyszłych. Oni już nie mają zamiaru zajmu. Albo im niewiele wzięliśmy. Ale Szwecja się sprzeda przeciwko Moskwie na przykład. Bo ta Moskwa nie, jednak tutaj wchodzi trochę. Czuję się tu zbyt wolno, tak sądzę. 33 minuty też. Przydałoby się zakończyć, no. Do zobaczenia w następnym odcinku, w którym może coś więcej pozdziałamy, może... Wchłoniemy resztę Pomorza na przykład. Na przykład zacznę sobie na Solp korować i spróbujemy Frittenwar, bo Frittenwar jest dobry przeciwko cesarstwu jeszcze. Znaczy, jak będziemy bardzo mocni. Dobra, do zobaczenia w następnym odcinku i cześć!